Witajcie, moi drodzy, w poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o szkoleniu jeźdźców. Ostatnio podjęłam temat szkolenia młodych jeźdźców, osób początkujących, osób zaawansowanych, ale w bardzo młodym wieku. A tym razem chciałabym zająć się tematem osób, które już są dojrzałe, dorosłe, które już mają rodziny, dzieci, osoby, które chcą może rozpocząć dopiero po 40 roku życia lub po 50 roku życia, albo i dalej swoją przygodę z jeździectwem, lub osoby, które już trenują w tym wieku i z jakimi problemami mogą się borykać. I tak naprawdę jak wygląda to szkolenie jeźdźca? Czy one się różni od szkolenia młodych czy lub dzieci, czy nie? Więc zapraszam Was do oglądania. Najczęściej zadawanym pytaniem przez osoby dorosłe jest to, czy ja nie jestem za stary, żeby rozpocząć jeździectwo, rozpocząć przygodę z jeździectwem. Chciałabym Wam powiedzieć, że oczywiście, że nie. Tak naprawdę możemy zacząć jeździć w wieku 40, 50, 60 lat i cieszyć się tym naprawdę. Może się to okazać, że jest dla Was wspaniałą odskocznią od dnia codziennego, od pracy, że jak wsadzę Was na konia, pójdziemy sobie do lasu, na spacerek zwykły, tak naprawdę nie musicie mieć wtedy umiejętności nie wiadomo jakich. Może się okazać, że to daje Wam niesamowite przewietrzenie głowy, że możecie się zrelaksować w łonie natury, tak naprawdę, na grzbiecie konia i to może Was napędzać do życia, do chęci do życia. Możemy też rozpocząć od samych początków, możemy rozpocząć przygodę tak, by dążyć do tego, by samodzielnie kłusować, galopować. Możecie myśleć o tym, by w przyszłości zacząć startować w zawodach, ale przecież nie musicie. Możecie czerpać przyjemność z tego, że pojedziecie do lasu samodzielnie kłusując, poczujecie ten galop i nagle się okaże, że świat się zmienił, że jest pięknie, że konie i cała natura nas otaczająca daje nam niesamowitego kopa do życia. Daje nam możliwość odłączenia się od trudnych spraw życia codziennego, odłączyć się od pracy, od zwyczajnego zmęczenia dniem. Więc chciałabym Wam powiedzieć, że w różnym wieku coraz więcej dorosłych ludzi podejmuje się tego wyzwania, podejmuje się wyzwania nauki jazdy konnej. I uważam, że to jest wspaniały, a wręcz taki budujący etap w naszym życiu, bo konie nam pokazują, że możemy naprawdę uwierzyć w siebie, że ich zachowania, ich sposób bycia pozwala człowiekowi się wyciszyć i pozwala złapać dystans. I efekty, które pojawiają się w trakcie treningów, zaczyna nam wychodzić, czy zaczynamy skakać, zaczynamy pracować już bardziej poważnie, nagle się okazuje, że powoduje w nas to, że tak naprawdę jeszcze wiele przed nami jest. Więc słuchajcie, chciałabym Was tak naprawdę zachęcić tym poradnikiem do tego, byście nie zastanawiali się, czy jesteście za starzy, czy w ogóle podołacie. Trzeba spróbować i zobaczyć. Mam wielu jeźdźców, którzy już trenują na fajnym poziomie, można powiedzieć na wysokim poziomie, ponieważ już skaczą parkury i startują w zawodach, a też rozpoczęli swoje jeździectwo na przykład po 40 roku życia. Więc warto spróbować. Kolejnym pytaniem, które jest mi najczęściej zadawane, to jaka jest dozwolona waga? I tutaj jest trochę bardziej zagłębiony temat, bo mówi się, że tak naprawdę 100 kg nie możemy przekroczyć, ale to nie jest powiedziane, że w każdym przypadku. Więc jeśli jesteśmy normalnej postury, nie jesteśmy bardzo otyłymi osobami ciężkimi, możemy spróbować jeździectwa, możemy wsiąść na konia. My na przykład w naszej stadninie mamy bardzo różny dobór koni, czyli mamy bardzo duże konie, silne konie, konie, które są w stanie wyższe osoby wozić na swoim grzbiecie. Ale to oczywiście nie może być sytuacja taka, że jesteście otyli i macie problemy z poruszaniem się, bo wtedy oczywiście nie będziecie w stanie wsiąść na konia i raczej osoby zarządzające stajnią nie pozwolą na to. Kolejnym pytaniem, które mi zadajecie, jest: a jak się wystraszę i spanikuję, zacznę krzyczeć i będę chciał zeskoczyć z konia, co wtedy? No i tutaj jest zadaniem instruktora, osoby, która Wam prowadzi lekcję,
by nie doprowadzić do takiego momentu, byście się wystraszyli. Ale oczywiście nawet najlepsi trenerzy, instruktorzy mają takie sytuacje na swoich placach treningowych, na swoich ujeżdżalniach, więc to jest normalne. Każdy się boi, każdy ma jakieś wewnętrzne obawy, ale tak naprawdę świat byłby nudny, gdybyśmy nie zmierzali się z rzeczami, które nas przerażają. Więc warto spróbować sprawdzić, jak to jest troszkę wyżej od ziemi i poddać się ruchowi temu wspaniałego zwierzęcia. Więc z każdą lekcją tak naprawdę, z każdym treningiem będziecie w stanie przezwyciężać swój strach. Osoby, które rozpoczynają przygodę z jeździectwem właśnie po 40, po 50 roku życia, tak samo mogą wyszkolić się do pewnego etapu. Jedne osoby są bardziej zdolne, inne osoby mniej, ale tak naprawdę każdy z Was jest w stanie dojść do etapu galopu i małych skoków. Możemy nawet, znam przykłady osób, które rozpoczęły w późnym wieku jeździectwo i startują już w wyższych konkursach i WKKW i skok. Moi drodzy, to na tyle, co chciałam Wam opowiedzieć o treningu jeźdźców powyżej 45 roku życia. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do próby podjęcia tego wyzwania i dziękuję Wam, że jesteście z nami. Pozdrawiam.